Anżelika Olszewska, Telewizja Salwe. Witam serdecznie w programie Ekspres Synodalny. W naszym studiu goście ksiądz Andrzej Sochal, Razem TV. Witam serdecznie. Oraz Monika Pawełczyńska-Ślusarczyk. Witam. Młoda mężatka, mama rocznej Zosi, a także absolwentka teologii. A teraz połączymy się z naszym specjalnym korespondentem Mateuszem Dzieduszycki, który przebywa w Watykanie. Mateusz Dzieduszycki, witam ponownie z Watykanu. Dzisiaj gościem Salve TV jest kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt papieskiej kongregacji do spraw nauki wiary. Kardynał. Czy 4 dni po rozpoczęciu synodu możemy czuć się uspokojeni jego dotychczasowym przebiegiem? Cześć Boże, dzień dobry wszyscy. Rzeczywiście bardzo dobrze rozpoczęliśmy synod. Ojciec Święty zaznaczył bardzo wyraźnie w homilii na mszy świętej rozpoczynającej nasze obrady, że nauka Kościoła opiera się na Piśmie Świętym, na Bożym Słowie i z tego powodu nie może być przez nas ludzi zmieniana i że chcemy zawarte w nim przesłanie o miłości między kobietą i mężczyzną, o płodnej rodzinie, wyraźnie wypowiedzieć. Rodzina jest odwiecznym wzorem dla całej ludzkości. Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Kobieta jest matką, mężczyzna ojcem. Mają oni być jednym ciałem i jedną duszą. Tworzyć związek na całe życie dla przyszłości całej ludzkości. Czy w takim razie możemy być spokojni o owoce synodu, o to, że pójdzie w dobrym kierunku? Za synod modlą się miliony ludzi na całym świecie. Katoliccy ojcowie, matki, całe rodziny modlą się za dobry przebieg synodu. Jestem przekonany, że pod przewodnictwem papieża Franciszka wszystko będzie dobrze przebiegało. Napływają do nas różne propozycje z zewnątrz, ale jak zaznaczył papież Franciszek, synod nie jest parlamentem złożonym z frakcji, które walczą między sobą. Biskupi są prowadzeni przez Ducha Świętego. Szukają, czasem w kontrowersyjnych dyskusjach, zwycięstwa prawdy. Kościół jest zawsze zobowiązany do tego, aby w duchu wspólnoty dawać świadectwo prawdzie. Jestem przekonany, że Kościół katolicki wykonuje przez to wielką pracę dla teraźniejszości i przyszłości całej ludzkości. Zostaliśmy stworzeni przez Boga, który jest naszym początkiem i naszym celem. Dlatego droga, którą kroczymy z Jezusem, jest dobrą drogą i dobrym celem. Jako katolicy nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy przeszłością, albo że jesteśmy konserwatystami lub postępowcami. Te wszystkie określenia są fałszywe. Powstały poza Kościołem. Jezus powiedział apostołom, że Kościół będzie trwać po wszystkie czasy, do skończenia świata. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Będziemy dobrymi następcami Chrystusa, gdy będziemy szli drogą Jego Ewangelii. Ksiądz kardynał powiedział, że dobrą odpowiedzią na ateizację jest nowa ewangelizacja. Co ksiądz kardynał miał na myśli? Czym jest nowa ewangelizacja? Ateizm jest drogą ku przepaści. Człowiek został stworzony przez Boga i bez Boga nie może żyć. Są ludzie, którzy określają się ateistami i mają problem w rozpoznaniu Boga i pójściem drogą wiary. To jest coś innego niż agresywny ateizm. Agresywni ateiści chcą ograniczyć człowieka do istoty czysto wierzącej, ale istnieje coś takiego jak transcendencja człowieka przez jego ducha, przez rozum, przez wolną wolę. Człowiek mimo swojego położenia w zmysłowo-empirycznym świecie pyta o sens istnienia. Ateizm nie daje na to pytanie odpowiedzi. Nie mówi, jaki jest sens całego istnienia i jaki jest sens życia każdego człowieka. Dlatego droga nowej ewangelizacji jest wskazana również w krajach tradycyjnie katolickich. Nie dzielimy się jakimiś resztkami, ale zmierzamy do nowych horyzontów, idąc drogami Kościoła i człowieczeństwa, aby swoją przyszłość wiązać z Bogiem.
Nie możemy zmieniać nauczania Kościoła, ale możemy zmieniać metody nauczania. Czy myśli ksiądz kardynał, że Kościół po synodzie zmieni metody duszpasterskie? Duszpasterskie metody muszą się dostosowywać do współczesności, gdyż świat stale się zmienia. Dlatego metody duszpasterskie muszą być dostosowane do człowieka. Bóg raz na zawsze zwrócił się do nas przez Jezusa Chrystusa. To przesłanie jest zawsze aktualne, tak jak ofiara Jego Syna. Dziękuję za rozmowę. Zapewniam o modlitwie widzów Salve TV w intencji pracy synodu. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie. Oddaję głos do studia. Chciałabym nawiązać do słów kardynała Müllera, który wspominał właśnie o tym przesłaniu, które powinien nieść Kościół a propos rodziny. To znaczy, że rodzina powinna być płodna, kobieta powinna być matką, zaś mężczyzna powinien być ojcem. Jak te słowa właściwie odnoszą się do współczesnego świata? Jak to powołanie do bycia, do życia w płodnej rodzinie jest realizowane dzisiaj u nas w Polsce? Wiadomo, że to powołanie jest w dzisiejszych czasach bardzo trudne do zrealizowania, gdyż możemy wskazać wspólnie tutaj, jak jesteśmy, wiele różnego rodzaju okoliczności, które utrudniają realizację tak pięknej wizji małżeństwa i rodziny. Aczkolwiek to nie znaczy, że mamy się poddawać i mamy spoczywać na laurach. Ja zawsze wychodzę z założenia takiego, że to, co jest piękne, to, co jest wartościowe, to zawsze będzie wymagało od człowieka wysiłku, poświęcenia, trudu. I myślę, że mówiąc te słowa, tutaj no przede wszystkim staje przed nami dzisiejsza mentalność antywysiłku, że człowiekowi po prostu najzwyczajniej się nie chce, traktuje dużo rzeczy na zasadzie automatu z puszką Coca-Coli, wrzucam 5 zł, wyskakuje mi puszka Coca-Coli i bardzo często przenosi to też na swoje życie, że myśli, że ze wszystkim jest tak łatwo, jak z tą przysłowiową puszką Coca-Coli wyskakującą z automatu. Tak nie jest. I przede wszystkim podstawowe pytanie, ilu dzisiaj mamy ludzi, dla których małżeństwo, rodzina jest życiowym priorytetem? Moniko, czy tak faktycznie jest? Czy wychodząc za mąż myślałaś, że w małżeństwie będzie tak prosto, że to jest jak wrzucenie monety do automatu z puszką Coca-Coli? Ja tak nie myślałam. Myślę, że też bardzo ważne jest to w życiu młodych ludzi, żeby byli dojrzali emocjonalnie, mentalnie, żeby wiedzieli, że pojawią się problemy, pojawi się może jakaś tam rutyna, że nie wszystko będzie tak różowo, że może będą problemy finansowe, może będą inne. Antywysiłek. To moim zdaniem jest świetna teza, patrząc na swoich rówieśników, na osoby młodsze, starsze. I myślę, że to jest największym problemem. Kiedy brałam ślub w wieku 19 lat, tak, z wyboru, padły piękne zarzuty, na przykład od moich rówieśników, że ja nie umiem korzystać z życia, ponieważ biorę jednego mężczyznę na całe życie, a nie na przykład 10 po kolei. Z osób bliskich padły zarzuty, że to przecież ukończenie studiów jest ważniejsze niż miłość, niż rodzina i budowanie ciepła rodzinnego. Ale udało się jedno i drugie, prawda? Ale udało się jedno i drugie. I później, po jakimś czasie, myślę, że oni też stwierdzili, że jednak się nie myliliśmy z moim mężem. I o to chodzi. Proszę księdza, to w takim razie jak Kościół może pomóc właśnie tak młodym ludziom, jak tutaj słyszymy, Monika wyszła za mąż w wieku 19 lat, w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji i tak naprawdę przekazaniu prawdy o rodzinie, o życiu w rodzinie. Jak sprawić, żeby młodzi ludzie się tego nie bali? Ja myślę, że trzeba zacząć od rzeczy najważniejszej. Przede wszystkim młodego człowieka zapytać się, czy on ma w ogóle jakiś pomysł na życie. I na samym początku uświadomić mu, że kwestia pomysłu na życie jest tym podstawowym problemem. Czyli kwestia rozeznania powołania po prostu. Możemy to tak ująć, tylko wiadomo, że ludzie, którzy nie rozpatrują tego w kwestiach aż tak mocno religijnych, nie mówią to, że to jest powołanie, tylko bardzo często to nazywają pomysłem na życie czy programem życiowym. I teraz, jeżeli człowiek skonfrontuje się z rzeczywistością, która go otacza i w obliczu tej rzeczywistości jednak powie, ja chcę być takim, a nie innym człowiekiem, chcę realizować takie, a nie inne powołanie, to jest to jak gdyby pierwszy stopień do tego, żeby nad nim dalej pracować w
kontekście małżeństwa, bo jeżeli człowiek nie wie, co chce zrobić ze swoim życiem, no to też bezzasadnym staje się próba Kościoła, żeby na przykład formować go w kierunku małżeństwa czy w kierunku bycia osobą duchowną. Czyli to znaczy, że tak jak ksiądz powiedział na początku, to nie jest tylko kwestia rozeznania powołania, czy też gdyby przyszła jakaś osoba niewierząca po prostu do księdza i chciałaby porozmawiać o jakimś swoim pomyśle na życie, to też ksiądz by powiedział, że należy wpierw rozeznać swoje powołanie, czy raczej ksiądz w jakiś inny sposób by starał się rozmawiać z takim człowiekiem? Nie, oczywiście, oczywiście rozeznać to, co dla ciebie jest najważniejsze. To, co tobie jest, jak to niektórzy mówią, pisane w życiu. Aczkolwiek ja sobie zdaję sprawę, że wielu młodych ludzi staje przed poważnym problemem, gdyż dzisiaj świat daje dużo ofert na życie. Możesz tak żyć, możesz żyć inaczej, masz wiele propozycji. Ten stragon odpustowy światowych propozycji jest tak bogato zestawiony, że człowiek w tym wszystkim się gubi. I teraz z tego też wynika ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, że dla wielu młodych ludzi kwestia małżeństwa czy kwestia założenia rodziny nie jest już tak oczywista, jak to było 30 czy 40 lat temu, bo dzisiaj mają zdecydowanie wiele różnych propozycji. I pomaganie młodemu człowiekowi, myślę, że trzeba zacząć bardzo, bardzo wcześnie, żeby on najpierw sam siebie spotkał, żeby usłyszał, powiedzmy to, swoje serce, żeby wykrzyczał swoje pragnienia i dopiero wtedy możemy iść ewentualnie w kierunku małżeństwa i rodziny. A Moniko, jakie było twoje doświadczenie w tej kwestii? Kto ci pomógł właśnie rozeznać, nie chcę już mówić powołanie, ale właśnie ten pomysł na życie, jak to się stało? Czy ty byłaś w jakimś duszpasterstwie, może poznałaś jakiegoś księdza, może ktoś inny jakoś tak pokierował twoim myśleniem, że wiedziałaś właśnie czego chcesz, kiedy miałaś już 19 lat? Jest to bardzo trudne pytanie, ale myślę, że odpowiem w taki sposób. 80% być może naszych sukcesów albo naszych porażek wynosi się z domu. Być może to, że w domu pokazywało się wiarę, pokazywało się ten kontakt z Bogiem. Ja się nad różnymi rzeczami zastanawiałam. Też być może stało się tak, bo bardzo wcześnie poznałam swojego wybranka, ale to też nie było tak, że poznałam go w wieku lat 15 i tak, ty będziesz moim mężem, tylko zamiast tego antywysiłku był jeszcze ten wysiłek. W przedszkolu? Nie, w gimnazjum. To było gimnazjum, na szczęście. Tak. Uff. I zamiast tego antywysiłku ja zawsze i teraz w służbie harcerskiej, w życiu prywatnym staram się stawiać na wysiłek. To znaczy, że w każdej przyjaźni, w każdym związku trzeba stawiać na wysiłek, trzeba stawiać na kompromis, na rozmowy, na rozwiązywanie konfliktów i myślę, że ten no związek się wywalczyło tak naprawdę tą ciężką pracą, no i gdzieś tam błogosławieństwem z góry. Ja myślę, że to jest bardzo ważne stwierdzenie, że ten związek się wywalczyło. Ale ja myślę, że też możemy pójść jeszcze o krok dalej i powiedzieć, że o ten związek trzeba walczyć ciągle. Bo tak, wielu, codziennie. I to dotyczy wszystkich, czy osoby duchownej, czy małżonków. Nie można spoczywać na laurach. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj wielu młodych ludzi się bardzo szybko poddaje, bo wciąż słyszymy, że młode małżeństwa rozpadają się nagminnie, że oni po prostu przestali walczyć. A może jeszcze trzeba się inaczej zapytać, czy oni w ogóle kiedykolwiek podjęli jakiś wysiłek, żeby zbudować związek? A jak walczyć? Na czym właściwie ma polegać ta walka? To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim trzeba spojrzeć na to, co było przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy ci ludzie byli na tyle świadomi i odpowiedzialni, w co wchodzą, że zdawali sobie sprawę z tego, że małżeństwo to nie jest bułka z masłem, która jest oczywistością, która jest każdego dnia. I teraz możemy dotknąć tego trochę bolesnego tematu, kwestii przygotowania do małżeństwa, że praktycznie wielu ludzi jest ze sobą, a tak naprawdę będąc ze sobą nie budują żadnego związku. I potem trudno się dziwić, że jeżeli oni nic nie zbudowali, jeżeli oni nie podjęli trudu, jeżeli oni za nic nie zawalczyli przed zawarciem sakramentu małżeństwa, no to potem
wiadomo jest rzeczą, że oni nawet nie mają w sobie tego schematu myślenia i działania, żeby na nowo o coś zawalczyć, kiedy tracą, bo oni tak naprawdę nie podjęli wysiłku, żeby cokolwiek zyskać. A ten temat był właśnie dzisiaj też poruszany na synodzie. Arcybiskup Sarajewa wspominał o tym, że nie możemy cały czas walczyć tylko z efektami, tylko musimy wrócić do korzeni. I właśnie wspominał o kursach przedmałżeńskich. I mam takie pytanie do księdza. Dlaczego jest tak, że właściwie w Polsce te kursy są na bardzo różnym poziomie? To znaczy są kursy w pewnych parafiach, które są odbywane na przykład przez 10 miesięcy, w innych są na przykład tylko kursy weekendowe. I taki młody człowiek niejednokrotnie nie czuje też, że ma tak wielki wybór, tak? No bo jest w jakiejś tam parafii, tam chodzi do kościoła, słyszy, że jest kurs, na taki kurs się udaje. I co zrobić, żeby te kursy może bardziej jakoś tak ujednolicić, żeby poprawić jakość wszystkich kursów w Polsce? To jest trudne pytanie, bo rzeczywistość kursów przedmałżeńskich jest rzeczywistością bardzo złożoną. Z jednej strony wiadomo, że my, księża, poddajemy się duchowi czasu. Słuchamy młodych ludzi, którzy mówią, proszę księdza, my pracujemy, nie mamy czasu. Wszystko musi być szybko, wszystko musi być już. I niektórzy księża temu ulegają. Są jednak też i tacy księża, którzy mówią bardzo prosto. Słuchaj, małżeństwo to jest poważna sprawa, a więc przygotowanie do tego też musi być poważną sprawą. I teraz wszystko zależy od tego, jaki komunikat da ksiądz. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Czy ksiądz na to machnie ręką? Jeżeli ksiądz na to machnie ręką, to ludzie sobie powiedzą, o fajnie, żeśmy znaleźli fajnego księdza. Podpisał nam kwity, już biegniemy do naszego proboszcza. Ale mogą też znaleźć księdza, który powie, hola, hola, nie tak szybko, tych kwitów ci tak szybko nie podpiszę, musisz się trochę natrudzić. I zazwyczaj jest tak, że ci ludzie, którzy mieli postawione wymagania, oni bardzo często wracają do takiego księdza i mówią, dzięki księże, że ksiądz trochę nas przypilnował, bo to nam dało dużo do myślenia. A więc podsumowując, ksiądz może dać bardzo ważny impuls w przygotowaniu do małżeństwa. Albo powie, że przygotowanie do małżeństwa to nic nadzwyczajnego, albo powie, że przygotowanie do małżeństwa to jest kawał ciężkiej roboty. I teraz, a co z tym impulsem zrobią ludzie? To już jest ich odpowiedzialność. A czy to nie znaczy, że księża, którzy ad hoc tak podpisują taki kwitek, powinni się czuć w jakiś sposób współodpowiedzialni za oczywiście, że tak. Nieważnie zawarty po prostu związek ja bym aż tak daleko nie szedł, że nieważnie zawarty związek małżeński. Bo wiadomo jest rzeczą, że każda para musi w kancelarii parafialnej odbyć rozmowę z księdzem proboszczem czy z księdzem wikariuszem, sporządzić protokół, żeby wykluczyć ewentualne przeszkody rozrywające w zawarciu związku małżeńskiego. Ale na pewno ksiądz, który patrzy lekko na przygotowanie do małżeństwa, nie ulega wątpliwości, ponosi pewnego rodzaju odpowiedzialność. Bo ten ksiądz, który wymaga, to zawsze będzie tym księdzem niedobrym. A ten, który po prostu puszcza wszystko płazem, będzie wspaniałym, dobrym księdzem. Na krótką metę. Tak, na krótką metę, no ale też zdajemy sobie sprawę, że ludzie po prostu między sobą, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z internetem, z portalami społecznościowymi, bardzo często ludzie na tych portalach informują siebie nawzajem, gdzie jest ksiądz, który szybciutko załatwi kurs. Gdzie jest dobry kurs, a gdzie jest też na przykład tak, gorszy. Tak, ale gdzie ksiądz szybko właśnie załatwi kurs przedmałżeński. Tak. A Moniko, czy ty jesteś zadowolona z twojego kursu? Czy możesz powiedzieć, że kurs przedmałżeński przygotował cię do życia w małżeństwie? Kurs przedmałżeński jest na pewno bardzo ważny i niezbędny, acz uważam, że jest to jeden z obszarów, który nas przygotowuje do małżeństwa. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, bardzo ważna jest ta gotowość emocjonalna, mentalna i budowanie tego wysiłku. Co do samego kursu, ja właśnie byłam na takim kursie weekendowym w Warszawie u księży Pallotynów, ze względu na to, że w maju była matura, w czerwcu był czas na kurs, w lipcu obóz, ale czy wystarczył? Powiem tak, byłam z niego zadowolona, acz mam parę zastrzeżeń i biedni nawet do... Pallotyni. Dlaczego? No słuchają teraz. A słuchają. Ale ja powiem, że nawet mam parę zastrzeżeń, mówiąc tak troszeczkę do ogółu duszpasterstwa w Kościele i też do ogółu kursów przedmałżeńskich, bo wiem, jaki poziom wiedzy reprezentują moi rówieśnicy po takich kursach. Ja na przykład uważam, że zbyt słabo mówi się tak konkretnie od A do Z o takiej, jak to powiedzieć,
etyce małżeńskiej. Na przykład, że nie każdy młody w domu mógł się dowiedzieć, że na przykład antykoncepcja w małżeństwie jest grzechem, ale nie takim grzechem, że a, może się poprawię, tylko takim grzechem ciężkim, który psuje nam tą łączność z Bogiem, gdzie psuje, gdzie jakby no, nie ma tej łaski uświęcającej i wiele innych rzeczy związanych z tą... Na pewno jest to dowód na to, że te kursy przedmałżeńskie powinny podnieść swoją jakość i ten temat będziemy poruszać w naszych kolejnych programach. Ja dziękuję gościom bardzo za rozmowę, jest to temat bardzo szeroki. I raz jeszcze przedstawię naszych gości, Monika Pawłoczyńska-Ślusarczyk oraz ksiądz Andrzej Sochal. Dziękuję bardzo i jutro widzimy się o tej samej porze. Ekspres synodalny, Angelika Olszewska. Posługa misyjna to podróż człowieka posłanego przez Chrystusa po to, aby siebie uświęcił. A uświęcając siebie, będzie pokorny, będzie miał ducha ofiary i będzie służył.